Hejka kochani, w dzisiejszym filmie wybieramy się do Action. Przejrzymy co jest ciekawego i zrobimy zakupki, a w domu mały haul. Więc zapraszam Was do oglądania. Jak widzicie, wyszliśmy ze sklepu, mamy nasze zakupki. Jacek, czy jesteś zadowolony? Nie do końca. No a więc do bryki i idziemy dalej. A my widzimy się w domu i zrobię Wam haul zakupowy. Hej kochani, jesteśmy już w domu, mamy siatkę naszą z zakupami, więc pokażemy Wam, co kupiliśmy i za ile jest z nami tutaj Punia. Jako gość tutaj naszego dzisiejszego filmu będzie tutaj obserwować i może zacznijmy od rzeczy dla naszego gościa. Jak znajdę gdzieś tutaj z wierzchu, ale nie znajdę. Mamy paragon, więc wszystko Wam powiemy, ile co kosztuje. I już zaczynamy. Więc wyjmiemy chyba, Jacek może wyjmie, co tutaj wylosował. O, proszę bardzo. Kupiliśmy odmrażacz do samochodu, do szyb, bo jest nam niezbędny. W niedrogiej cenie, bo kosztował 6,99, więc to jest niedużo, bo Jacek ostatnio kupił odmrażacz za 17 chyba. No to jest bardzo tanie. Mamy nadzieję, że będzie odmrażał. Nie jest oczywiście napisane, do ilu on tutaj jest, do ilu na minusie. No ale nieważne. Jedziemy dalej. Dalej mamy taką oto sól do kąpieli. Jest ona w dwóch kolorach, takich dosyć intensywnych, jak widać. Niebieski i fioletowy. Fajnie wyglądała, byłam ciekawa jej. Sobie powącham, bo nawet nie wącham. Ale ładnie, taki delikatny zapach. Ciężko mi powiedzieć, czym to pachnie. Też nie wiem czym, jakieś dziwne. Takie trochę pranie? No. Figa się nudzi na naszym filmie. Trudno. I kosztowało to, moi drodzy, już Wam mówię, jak znajdę, jak to się nazywało. Jest. Sól do kąpieli 5,95, więc myślę, że jak za taką pojemność, tutaj jest 600 gram, to jest tanio. Zobaczymy jak się sprawdzi. Mam nadzieję, że woda też będzie w takim kolorze. Ponieważ już się znudziła, jak widać. Już ma dosyć naszego opowiadania. Proszę, Pan następną rzecz. No za te 4 masz te twoje... Kupiłam sobie poptarsy, ale nie kupiłam tego w Action, tylko kupiłam to w Lidlu. Ale kiedyś zamawiałam z Krami, z którego otwierałam kilka boksów. Możecie sobie zobaczyć, jeśli jeszcze nie widzieliście. Tutaj Wam się wyświetli. I bardzo mi smakowały, zwłaszcza te... to są blueberry. I jeszcze wzięłam truskawkowe i 2 razy blueberry, ale są super, ja je lubię. I fajnie, że mogłam je dostać stacjonarnie, nie musiałam zamawiać. To ty wyłowiłeś, to teraz ja pokażę twój oto... Zegarek. Zegarek ścienny. Jacek chciał do pracy zegarek. Koledzy, którzy oglądają, na pewno będą sobie sprawdzać czas na tym zegarku. No ja będę sprawdzał głównie. Jacek potrzebuje zegarek, a jego zegarek kosztował 8,95 kosztował ten zegarek, więc też myślę, że nie jest to dużo, mamy nadzieję, że będzie działał i Jacek musi sobie baterię ogarnąć do niego. Znajdę coś. I mi zabrał, bo to jego. To teraz tak, kolejną rzecz, którą Jacek kupił, nie wiadomo po co. To, to samo tego, to jest co to jest, do folia do malarska, potrzebna będzie mi, bo będę malował. Ile twoja folia malarska? 20 metrów kwadratowych, 4x5. Folia ochronna 2,64, więc masz szczęście, że nie tak dużo. A kolejną rzeczą, którą kupiliśmy z mniej ciekawych, są wieszaki. Ponieważ Jacek powiedział, że potrzebuje wieszaków, bo nie ma na czym wieszać w Niemczech ciuszków, więc sobie kupił takie oto wieszaki. One są plastikowe, jak widać. I wieszaki na ubrania, 10 sztuk, kosztowały 7,49. Myślę, że to jest dobra cena, bo widzieliśmy takie same wieszaki chyba w Biedronce? Drewniane wieszaki widzieliśmy, nie plastikowe. Aha. Kosztowały 18 zł aż. Były w Action też drewniane i kosztowały chyba 12. 12? Albo 12. 12,99 coś takiego.
Ale te drewniane są ciężkie, a jak Jacek mówi, że kurtka, taką cięższą rzecz, no to myślę, że... Wytrzyma może. Jak słyszycie mlaskanie, no to tutaj nasza babunia, staruszka, wałeczek nasz, zobaczcie, jak nóżki wyciągnął. Taki śliczny, zaraz dostanie, bo mamy tutaj również coś dla babuni. I kupiliśmy takie smaczki, jak widzicie tutaj takie mięsko zawinięte wokół takiej kostki, ponieważ zawsze wieczorem dostaje smaczka. A czy to jest dla pani? Chyba tak. I smaczki ile kosztowały? Kości z wapniem 5,55. Zaraz sprawdzimy, czy dla pani będą smakowały. Ale ona nie jest za bardzo zainteresowana. Już była na początku. I są one z kurczaczkiem. Patrzałam w składzie, mają kurczaczka, wapni, no mają dużą, dużą zawartość tego kurczaczka, więc ten skład jest dosyć dobry, nie były drogie, ale punia może jej nie zasmakować, może pójdzie dla innych piesków, zobaczymy. Punia, czy chciałabyś takiego smaczka? Czy lubisz takie? Pewnie. Jak widzicie, chyba zasmakowało. Bawi się nim, bawi. Dobra, następny. Nie wiem, czy zje, czy nie zje, ale chyba zje. Więc teraz proszę, Jacek, co tam wyłowisz? Jacek, oczywiście same rzeczy malarskie. Patrzcie, jaka fajna taśma. Taśma malarska, potrzebna. Fioletowa. Fioletowa. I taśma kosztowała 3,99. Jestem maskująca, to jest. No i kolejną rzeczą będzie taśma przezroczysta, bo jak wiecie, ja sprzedaję duże rzeczy, więc wysyłam paczuszki i potrzebuję. I ona kosztowała 3,88, więc i tak taniej niż na przykład w Auchan, gdzie kosztuje 10 zł. Kolejną rzeczą, taką ładną rzecz wam pokażę, kupiłam taką miseczkę, na przykład na sos, w taką panterkę. Myślę, że ładnie się prezentuje, malutka, tak jak widzicie na ręce. Będziemy spali z kościami. Najwyżej. I ta miseczka kosztowała 4,95. Więc myślę, że to jest fajna cena i ładnie bardzo wygląda ta miseczka. Mi się podoba. Punia nam laska. Mam nadzieję, że jej nie będzie smaczne. Musiało być smaczne. Właśnie to znaczy smaczne. Bo ona lubi... Tomek jej kiedyś przywoził takie. Kolejną rzeczą, którą Jacek wylosował, jest już tutaj znany. Ja już na odcinkach pustego pudełka, które możecie zobaczyć tutaj, jeśli nie widzieliście. Mówiłam o tym, jest to suchy szampon do włosów i często go używam z tej firmy Batiste. Bardzo go lubię, tylko tym razem jakiś inny zapach. I on kosztował około 10 zł. Tak, 9,98, więc nie był jakoś tam za bardzo przeceniony, chociaż wydaje mi się, że w Rossmanie to na promocji tak kosztuje 9 coś, a normalnie jakoś 12. No i już dużo rzeczy nam nie zostało. Z ciekawszych rzeczy mogę wam pokazać na przykład maseczki. Kupiłam kilka maseczek w takich ciekawych tutaj wzorach. Mamy maseczkę taką w płachcie. Pocahontas. Pocahontas i... Jasmine. Jasmine. Jacek zna lepiej bajki niż ja, więc on wie co tutaj wybieraliśmy. Maseczki są. Jedna jest z wyciągiem z dzikiej róży i z witaminą C. Kolejna jest głęboko oczyszczająca i odświeżająca, nawilżająca. Więc fajne maseczki, już wam mówię ile kosztowały. Maseczki kosztowały 2,69 i 4,95, to jest z Disneya. A ta kosztowała 2,69. Zobaczcie, kosteczka została zjedzona. Piesek się patrzy, czy dostanie jeszcze coś. Nie ma śladu nawet. Nie wolno lizać łóżka. Ona tylko czyści od razu, bo to jest pianie takie od razu. Dobra była kosteczka, tak? Dobra, następne. Kolejną rzeczą są łyżeczki. Takie małe. Ponieważ nam brakuje łyżeczek w domu, bo Jacek często lubi wyrzucić sobie łyżeczkę. Nie lubię, tylko się zdarzy. Zdarzy się, że Jacek wyrzuci łyżeczkę do śmieci. Więc najlepiej kupić takie i one są niedrogie, bo one kosztowały około 2,99 zł, 6 sztuk. Więc Jacek może wyrzucać do worka śmieci normalnie. Nie chcę. I zostały nam tutaj jeszcze trzy rzeczy. Proszę Jacek, podejmij coś.
kupiłam sobie energy drinka Green Apple. Wygląda on w ten sposób, jest takim orłem. Nawet nie wiem, ile on kosztował. Kosztował złoty 99, nawet nie wiedziałam, że taki tani był. Wzięłam tak, bo myślałam, że to jest sok, potem Jacek powiedział, że to jest energetyka. Ja mówię, a dobra, wezmę. O, i Punia poszła spać, tak jak widzicie, z powrotem. Tutaj proszę, Jacka, kolejna rzecz do wieszaki domu. Do łazienki potrzebuję. I tutaj wieszaki też nie były drogie. Nie były drogie. Haczyki kosztowały 4,44. Bo Jacek chyba sobie mebluje na nowo mieszkanie. Nie. Ciągle coś kupuje. I została ostatnia, najciekawsza rzecz. Najlepszy smaczek na koniec. Jest nim taki notesik. Kosztował on bardzo mało, bo kosztował on 3,49. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. 3,49, a w środku mamy takie wyrywane karteczki, że możemy sobie napisać datę. Notesik, i sobie na przykład zakupy napisać. Albo cokolwiek, no na przykład jakbyśmy chcieli, nie wiem, na przykład, nie wiem, coś sobie zapisać, przeprowadzka, jakieś szklanki w czym są, wrzucić do kartonu czy coś takiego, no naprawdę to się przyda. I jeszcze w takiej cenie myślę, że to jest najlepszy zakup z tego. I za całe nasze zakupy zapłaciliśmy 87 zł, które tego kupiliśmy. Uważam, że na przykład w Auchan byśmy zapłacili około 130, bo ostatnio byłam na zakupach w Auchan i trochę dużo wydałam, więc wszędzie już się zaczyna robić. Ma ten film się robi jakiś anty-Auchanowy chyba jakiś. Anty-Auchanowy, a najczęściej tam chodzimy. Nie, to nie jest anty-Auchanowy, ale... Bo poprzedniego innego dnia byliśmy biedący, to 270 zł już poszło. No niestety wszystko wszędzie podrożało, inflacja. Ale mam nadzieję, że wam się podoba nasz film z zakupów. A więc to na tyle w dzisiejszym filmie. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Zapraszam was na moje media społecznościowe, takie jak TikTok i Instagram. Ostatnio na TikToka wrzuciłam fajny film, a na Instagrama dodaję często Instastory. Praktycznie codziennie coś wrzucam. I zapraszam was do wciśnięcia przycisku subskrypcji. Tutaj jest na Puni. I taki sam jest na dole i o pozostawienia łapki w górę. Będziemy zadowoleni. Na pewno.